Otoczony aż 12 jeziorami, piękny Schwerin ze swoją wiekową katedrą szczyci się jednym z najwspanialszych zamków na świecie. Aż do 1918 roku był główną rezydencją wielkich książąt meklemburskich, wywodzących swój ród od wodzów słowiańskiego plemienia Obodrytów. Dlatego właśnie wszystkich wstępujących na zamkową wyspę mostem od strony miasta wita obodrycki książę Niklot. W połowie XIX wieku za wielkiego księcia Fryderyka Franciszka II zamek otrzymał nową szatę inspirowaną francuską odmianą renesansu. Stanowi teraz wspaniały przykład architektury romantycznego historyzmu. Zwracają uwagę jego charakterystyczne wieże i wieżyczki, z których ta najwyższa pochodzi z projektu samego Gottfrieda Sempera. U stóp wieży wyjątkowa oranżeria, której dach pełni funkcję otwartego na jezioro tarasu. Jej dziedzińce zdobią nie tylko ciepłolubne rośliny, ale również wielce fotogeniczna fontanna i rzeźba Heraklesa. Podążając dalej, odkryjecie natomiast najstarsze renesansowe struktury zamku i późnogotycki kościół zamkowy. Szczyty elewacji zdobione są tu czerwoną terakotą, cennym wkładem północno-niemieckich rzemieślników w zdobnictwo renesansu. Wspaniały ogród założony u stóp zamku posiada swoją wyrafinowaną kontynuację. Oto bowiem tuż za stojącym przed zamkiem konnym pomnikiem wielkiego księcia Fryderyka Franciszka II rozciąga się teren rozległego barokowego założenia parkowego z kanałem dekorowanym rzeźbami warsztatu słynnego Baltazara Permozera. Ten wystudiowany pejzaż uzupełniają stare kasyno oficerskie oraz park angielski założony według planów niestrudzonego Petera Józefa Lenne. Oto jak wielu cudownych doznań dostarcza nawet sam spacer wokół zamku w Schwerinie. Koniecznie zaznajcie ich i wy.